cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na recenzję monitora Philipsa, który stoi za mną. Słuchajcie, to jest dokładnie model 231P4U, czyli być może część z Was ten model zna, ponieważ to jest konstrukcja na USB. Tak w cudzysłowie na USB, to jest oczywiście monitor, którym możemy sygnał wideo przesyłać przez port USB, z wykorzystaniem tutaj technologii Display Link. Zapraszam do bliższego zapoznania się z samym monitorem i później oczywiście na krótkie testy. Słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy od kilku takich naprawdę podstawowych informacji. Przede wszystkim Philips Brilliance 231P4U to jest konstrukcja 23-calowa, czyli o przekonaniu 23 cali, wiadomo, proporcje 16:9. Ze standardową TN-ką, tu nie ma IPS-a, jak widzicie, matryca jest matowa, a nie błyszcząca. Podświetlanie oczywiście LED-owe, krawędziowe i odświeżanie mam tutaj standardowe, czyli 5 milisekund. To jest monitor z linii profesjonalnych, więc należy też się spodziewać szerokiej możliwości regulacji położenia samej matrycy. I tak też jest w rzeczywistości. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda w praktyce, natomiast co do konkretnych wielkości kątów i możliwości ustawień, zapraszam Was oczywiście do recenzji tekstowej. W tym momencie monitor Philipsa znajduje się w najniższym położeniu. Możemy go sobie oczywiście podnieść całkiem wysoko, bez ruszania podstawy, obrócić tutaj w dosyć szerokim zakresie. Zobaczcie. I oczywiście mamy możliwość również ustawienia monitora w pozycji pivot, czyli pionowo. Widzę, że troszkę z kadru uciekłem. Myślę, że nie szkodzi. Z ważniejszych informacji warto wymienić, że konstrukcja ta posiada również dwa wbudowane głośniki 1,5W, to jest moc RMS skuteczna, więc to z kolei eliminuje konieczność zakupu dodatkowych głośników, na przykład w przypadku oczywiście wykorzystywania tego monitora na przykład do celów biurowych. Jedna rzecz, którą tutaj zanim przejdziemy sobie do omówienia portów i wykonania samego monitora bardziej szczegółowo chciałem zaznaczyć, to posłuchajcie jednej rzeczy. Mam nadzieję, że już wiecie mi, o co mi chodzi. To jest oczywiście, słuchajcie, bardzo dobre wykonanie tego monitora. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to jest zasługa akurat tego jednego egzemplarza, który trafił do testów, ale to jest naprawdę jeden z nielicznych monitorów, który w ogóle nie skrzypi. Są oczywiście odgłosy pracy, chociażby jak go podnosimy, czy przesuwamy, czy tam z tyłu kable było słychać, natomiast praktycznie żadnego trzeszczenia plastiku. To jest produkt stosunkowo nowy, on też w wielu miejscach testowany jeszcze nie był. Może z czasem się to zmieni, natomiast na razie brawa dla Philipsa, bo naprawdę konstrukcja wykonana pod tym względem idealnie. I przechodzimy, słuchajcie, już powoli do omówienia szczegółów. Przede wszystkim producent chwali tu się dosyć cienką ramką. Ona jest faktycznie cienka, natomiast no ja już miałem okazję widzieć monitory, testować i Wy też również z cięższą tą ramką, natomiast duża ona nie jest. Trochę szerszy jest dół, natomiast tutaj też są przyciski. To są przyciski, słuchajcie, dotykowe. Widzicie, monitor się włącza. One umożliwiają nam obsługę całości monitora. Kwestia, podoba, czy komuś się takie rozwiązanie podoba dotykowe, czy też po prostu nie. Możemy sobie to wyłączyć. Idziemy dalej, czyli tył. Z tyłu mamy przede wszystkim oczywiście podstawę, w której producent tutaj umieścił otwór. Ten służy nam oczywiście nie do czego innego, jak do zarządzania kablowaniem. Słuchajcie, przewody, żeby były w jednej takiej, powiedzmy, w miarę ścisłej wiązce, przeciągamy sobie przez ten otwór, dopiero potem podłączamy całość do monitora. Ten kabelek mi troszeczkę uciekł. Tu jest kabel, którym podłączymy nasz monitor do komputera, USB, USB 3.0. I ten też sobie dajemy oczywiście przez nasze miejsce do zarządzania z tyłu. Po prawej stronie z tyłu monitora mamy przełącznik, włącznik i wyłącznik monitora, który Philips tutaj bardzo pieszczotliwie nazywa przyciskiem 0 W. Po przeciwnej stronie, czyli naszej lewej, jak będziemy siedzieli na wprost monitora, mamy trzy porty USB, jeden w standardzie 2.0, dwa w standardzie 3.0 oraz port USB, którym podłączamy nasz komputer do monitora. Pozostałe porty, czyli w tym wejście, wyjście audio, port sieciowy, słuchajcie, co ciekawe, oraz DSAP są zlokalizowane na dole, a po przeciwnej stronie mamy również oczywiście wejście zasilające.
Tu od razu słówko wyjaśnienia. Słuchajcie, ten monitor jest przede wszystkim kierowany dla osób, które chcą rozszerzyć możliwości korzystania z laptopa i na przykład przychodzimy po pracy z laptopem, żeby zwiększyć sobie komfort pracy, podłączamy go właśnie przez port USB, tak, ten, który tutaj mamy o z boku, do naszego laptopa, natomiast do monitora samego możemy również tutaj podłączyć oczywiście internet do tego monitora. Dzięki temu praktycznie komputer, laptop możemy sobie zamknąć, odłożyć gdzieś tam na bok i korzystać praktycznie tylko i wyłącznie z monitora, komfortowo rozszerzając możliwość jego zastosowania. Z pewnością zaciekawi Was fakt, jak taki monitor na USB działa i jak wszystko ze sobą połączyć, bo o to pytaliście. Odpowiadając więc na Wasze prośby, sprawa jest bardzo prosta. Przede wszystkim sam monitor musi być podłączony do zasilania. Ja już to, jak widzicie, zrobiłem. Teraz podłączamy przewód USB. Słuchajcie, ta końcówka większa, o tutaj ta, idzie do monitora. Tak? Czyli podłączamy sobie go, oczywiście najlepiej korzystając tutaj z tego otworu do zarządzania kablowaniem, bezpośrednio do monitora. A no, możemy już sobie tutaj okręcić. Ja sobie o, ten przewód przerzucę w drugą stronę. Monitor sobie ustawiamy na przykład gdzieś tutaj na skraju biurka. Sprawdzę, czy on jest włączony. Jest włączony. Następnie, słuchajcie, odpalamy nasz komputer. Na razie jeszcze nie podłączamy monitora do komputera. Kiedy komputer zostanie odpalony, ja tutaj dodatkowo na tym laptopie Lenovo mam Windowsa 8.1, więc będziecie widzieli kompatybilność z najnowszym oprogramowaniem tutaj Microsoft. Instalujemy oprogramowanie i to jest bardzo ważny element, słuchajcie, całości. Instalujemy oprogramowanie po tym, jak podłączymy już nasz monitor do komputera. Oprogramowanie to DisplayLink, które możecie pobrać albo ze strony właśnie DisplayLink, albo producent dostarcza również takie oprogramowanie na płycie. No jak widzicie, system jest już załadowany. Ja sobie przechodzę standardowo na pulpit i teraz podpinam do portu USB 3.0 w komputerze ten monitor. W zasadzie wykrycie monitora trwa dosłownie chwilę. Chyba bodajże tutaj wyłączyłem, to sobie go włączę. I po chwili zostaje cała skonfigurowana. W przypadku, kiedy już mamy skonfigurowany komputer, obraz zostanie na nasz monitor Philipsa 231P4U przeniesiony automatycznie. I teraz zrobimy sobie kilka takich standardowych testów. Zobaczymy, jak wygląda jakość obrazu. No i kilka słów podsumowania. Właśnie przy podłączeniu do laptopa przez port USB. W tym momencie, moi drodzy, słuchajcie, mam zrobioną bardzo prostą, przykładową konfigurację. Jedna rzecz. Laptop zamknięty. Oczywiście wcześniej należało odpowiednio skonfigurować schemat zasilania, także po zamknięciu pokrywy, żeby całość nie była usypiana, nie wyłączana, broń Boże. Do tego oczywiście służy nam system. Myszka, z której korzystam, którą mam na podkładce, podłączona jest nie do komputera, a właśnie tutaj z boku monitora. Całość, jak wygląda, bardzo schludnie, zajmuje dodatkowo mało miejsca, a my cieszymy się nie małym ekranikiem laptopa, ale 23-calowym monitorem Full HD, co z klawiaturą. Tu oczywiście również nie ma problemu, ponieważ również możemy podłączyć bezpośrednio do portu USB. Czy to w naszym laptopie, czy oczywiście również w monitorze, wykorzystując jego możliwości. I mamy praktycznie komputer stacjonarny, tyle że z laptopa. Na początek sprawdźmy kąty widzenia. W tym momencie kamera ustawiona jest na wprost matrycy. Uchylam ją całkowicie na dół, tak jak pozwala na to monitor. Do góry. Prostujemy. I pod kątami. I z powrotem sobie wracamy dużo wolniej. I jedziemy od razu tak wolno w drugą stronę. Przekrzywiłem. I wracamy. W tym momencie włączony jest cały ekran czarny. Tutaj, jak widzicie, myszka jak najbardziej jest. I ocenimy sobie w tym momencie równomierność podświetlania. Sprawa z treści kamery to akurat jest drugorzędna sprawa. Natomiast, jak widzicie, tutaj na dole jest wyraźnie jaśniej w porównaniu do pozostałych obszarów na monitorze. Menu OSD
Niestety, jak widzicie, nie jest dostępne w języku polskim, ale jest dosyć intuicyjne, do tego nas Philips tutaj przyzwyczaił i myślę, że większość użytkowników się bez problemu w nim odnajdzie. No i moi drodzy, słuchajcie, czas na kilka słów podsumowania testów i całej recenzji monitora Philips Brilliance 231 P4U. Ta konstrukcja jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że jest to tak zwany, powiedzmy, monitor na USB, czyli taki, który pozwoli na przesyłanie nie tylko strumienia wideo, także audio, właśnie dzięki portowi USB. Dodatkowym wyposażeniem na jego plus są i wbudowane głośniki, co prawda nie jakieś mocno, bo zaledwie 1,5-watowe, ale zawsze jest to wartość dodana, oraz oczywiście port sieciowy. Hub USB, zarówno 3.0 jak i 2.0, też dodatkowo pozwoli uniezależnić się od tego, co oferuje laptop i rozszerzyć jego możliwości. Niestety, ale zabrakło mi tutaj chociażby portu HDMI, chociażby DVI. Co prawda, przeznaczenie tego monitora, można powiedzieć, że jest jednak inne, bo ma współpracować z laptopami. No tak, na ludzką logikę też, ja na przykład chciałbym go używać też jako zwykłego monitora, podłączając go niekoniecznie przez DSA, w zasadzie jedyne tutaj wejście, które poza USB ten monitor oferuje, ale także na przykład mieć go na stałe podłączonego do drugiego komputera stacjonarnego dzięki na przykład DVI czy HDMI, a jak przychodzę z pracy, podłączam sobie laptopa i korzystam właśnie w taki sposób, jak zaprezentowany na dzisiejszym filmie. Także moim zdaniem wyposażenie w port jednak to idzie na minus. Co do jakości obrazu, to tutaj ja praktycznie żadnych uwag nie mam. Jak na matrycę ten prezentuje całkiem przyzwoite kąty. Co do równomierności podświetlania, mogłoby być lepsze. Myślę, że dosyć wyraźnie było widać, że tutaj jest pewien problem w przypadku tego egzemplarza. Na dole to podświetlanie takie równomierne już nie było. Na duży plus, na wielki plus, zaliczam jak najbardziej, słuchajcie, wykonanie. Jeszcze raz Wam to pokażę, ten monitor, on praktycznie w ogóle nie skrzypi przy jego regulacji. Także no, to jest naprawdę coś, gdzie inni producenci powinni brać przykład. Nawet część monitorów Philipsa, te wszystkie przeze mnie wcześniej testowane, również z tym nie do końca były, że tak powiem, dobrze, bo tam też jakieś te skrzypy, piski były. Może tutaj się to z czasem też pogorszy. Na chwilę obecną jest naprawdę rewelacja. Kolejna rzecz, co do możliwości regulacji, to jest monitor z linii profesjonalnych, stąd też i możliwości regulacji łącznie oczywiście z pivotem są tutaj dosyć szerokie. To również należy zaliczyć na plus dla tego monitora. Co do ramki, moi drodzy, choć producent tutaj uważa i chwali się cienką ramką, to ona w zasadzie jak na dzisiejsze standardy też jest standardowa. Nie jest jakoś super duża, ale i do najcięższych też nie należy. Moi drodzy, i jeszcze oczywiście słówko na temat menu SD. Szkoda, że nie ma języka polskiego i to też jest minus tego monitora. Kolejna rzecz związana z tym monitorem, no to oczywiście co? Ogólna ocena. Moim zdaniem jest to produkt naprawdę bardzo ciekawy, który pozwoli uniezależnić się dodatkowo tutaj od naszego laptopa. No i przede wszystkim, nie ukrywajmy, ale praca z osobną klawiaturą, z osobną myszką na większym ekranie, tak jak tutaj dodatkowo ten monitor również posiada power sensor, także nie obciąży to jakoś nagminnie naszego portfela, jest zdecydowanie wygodniejsza i przyjemniejsza jak na laptopie. Jeżeli cały dzień pracujemy sobie na laptopie, to aż przyjemnością jest później w domu, jeżeli musimy usiąść sobie do normalnej klawiatury przed normalnym monitorem i w tym właśnie 231 P4U ma nam pomóc. Moim zdaniem ten monitor może dostać dobrą, zasłużoną czwórkę. Niestety z uwagi na wady, jakich również producent tutaj się nie ustrzegł, nie więcej. No, ale myślę, że też danie niższej oceny byłoby tutaj też nie fair w stosunku do tego produktu, który bądź co bądź jest bardzo dobry. Ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach, a Was w tym czasie zapraszam na nasze nowe forum technologiczne, gdzie możecie zadawać różne pytania, tym oczywiście również nam, redaktorom wideotesty. Do zobaczenia.